Natura ludzka jest odrębna i różna od natury duchowej. Część trzecia. Stopnie istnienia. W poprzednim odcinku mówiliśmy m.in., że Biblia mówi, iż człowiek został uczyniony mało mniejszym od aniołów, czyli w niewielkim stopniu niższym od nich. Nie należy wnioskować, że trochę niższy stopniem znaczy trochę mniej doskonały. Jakieś stworzenie może być doskonałe, a jednak na niższym poziomie bytu od innego stworzenia. Przykładowo doskonały koni będzie niższym stworzeniem niż doskonały człowiek i tak Istnieją różne natury ożywione i nieożywione. Aby to zilustrować, na zdjęciu dołączonym do tego odcinka przedstawiamy tabelkę. W której w sposób ogólny pokazane są różne poziomy czy też stopnie istnienia oczywiście można to bardziej już szczegóławiać, ale nie o to tu chodzi. W tym miejscu w tekście jest tabelka mająca cztery kolumny. Pierwsza kolumna ma tytuł: Istoty duchowe. Jej kolejne wiersze to: Boskie, pusty wiersz, pusty wiersz, anielskie. Druga kolumna ma tytuł Istoty cielesne, kolejne wiersze to, ludzie, zwierzęta, ptaki, ryby. Trzecia kolumna ma tytuł, świat roślin, jej kolejne wiersze to, drzewa, krzewy, trawy, ryby. Ostatnia, czwarta kolumna ma tytuł, świat minerałów, jej kolejne wiersze to, złoto, srebro, miedź, żelazo. Każdy z wymienionych w tabelce minerałów może być czysty, złoto jednak zajmuje pierwsze miejsce. Gdyby każdy rodzaj wymienionych roślin był doprowadzony do doskonałości, to i tak różnić się one będą zarówno pod względem natury, jak i hierarchii. Podobnie ze zwierzętami, gdyby każdy gatunek został doprowadzony do doskonałości. To nadal wśród nich panowałaby różnorodność. Udoskonalenie natury nie oznacza bowiem zmiany natury. Wyraz natura bywa czasem używany w znaczeniu przenośnym, na przykład, gdy się mówi, że pies ma dziką naturę, a koń ma łagodną albo złą naturę. Słowo użyte w ten sposób oznacza jedynie usposobienie kogoś opisywanego w porównaniu z innym. Ściśle mówiąc, nie ma ono związku z naturą. Stopnie duchowego istnienia, mimo iż doskonałe, też pozostają względem siebie w relacji wyższe, niższe pod względem natury czy rodzaju. Boska natura jest najwyższa i nadrzędna w stosunku do wszystkich duchowych natur. Chrystus w czasie zmartwychwstania stał się o tyle wyższym niż doskonali aniołowie. O ile boska natura jest wyższa od natury anielskiej. Hebrajczyków rozdział pierwszy wersety od trzeciego do piątego. On, będąc odblaskiem chwały Boga i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko mocą swego słowa. On, gdy dokonał oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawej stronie majestatu na wysokościach. O tyle wyższym stał się od aniołów. O ile wspanialsze od nich odziedziczył imię, któremu bowiem nią w Bóg powiedział kiedykolwiek, Ty jesteś moim synem, ja Ciebie dziś zrodziłem. Albo, ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Zwróćmy uwagę, że choć stopnie wyszczególnione w owej tabeli są różne i oddzielone od siebie, to mimo to można porównać je ze sobą. I tak najwyższy stopień minerału jest podrzędny, czyli trochę niższy względem najniższego stopnia roślin, ponieważ w roślinach jest życie. Tak samo najwyższy stopień roślin jest trochę niższy od najniższego stopnia życia istot zwierzęcych, ponieważ organizmy zwierzęce nawet w najniższej formie posiadają dostateczną ilość inteligencji, by być świadome swego istnienia. Podobnie człowiek, choć najwyższy spośród istot zwierzęcych, czyli ziemskich, jest mało mniejszym od aniołów, dlatego że aniołowie są istotami duchowymi, czyli niebiańskimi. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.